Cześć! Witam Cię na treningu jogi, gdzie przejdziemy sobie przez wszystkie płaszczyzny. Będzie to trening w pozycji stojącej. Stopniowo będziemy dodawać każdy z elementów. Pamiętaj, żeby oddychać swoim tempem i wsłuchiwać się w ciało. Jeżeli dzisiaj nie będziesz w stanie wszystkich ćwiczeń wykonać, to zostań na tym etapie, jaki uznasz za najbardziej komfortowy. Zaczynamy od pozycji stojącej. Na razie stanę przodem, przypomina Tadasana, kiedy trzy punkty podporu na stopach są u nasady dużego palca małego i napięcie, kiedy kolana nie są w przeproście, stopy mniej więcej na szerokość bioder. Są klasyczne pozycje jogi, gdzie ćwiczy się z nogami złączonymi. Ja wybieram wariant taki bardziej w moim odczuciu funkcjonalny. Ręce wzdłuż ciała, łopatki osunięte w dół, delikatnie napnij brzuch. Linia obojczyków tutaj jest szeroka. Czubek głowy sięga, rośnie do nieba. Z tej pozycji Tadasana. Unieś ramiona w górę. Urdhva Hastasana. Wnętrze dłoni skieruj do siebie. I pozycja Utkatasana, krzesełko. Przejdź teraz krzesełka do Uttanasany, skłon. Spokojnie oddychaj. Przejdź do psa z głową w dół. Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, pies z głową w dół. Przejdź do deski. Jeśli chcesz, przejdź do kija. Bądź wariantu łatwiejszego kija, wariant łatwiejszy, ten. Wariant trudniejszy, chaturanga, ten. Pies z głową do góry, Urdhva Mukha Svanasana. Pamiętaj o oddalaniu barków od uszu, o niezapadaniu się, o całym dokleju całych dłoni do maty. Podwij palce stóp, napnij brzuszek, pies z głową do dołu. I wróć z powrotem w kierunku do stóp. Zegnij nogi w kolanach, Utkatasana. Z Utkatasana wchodzimy z powrotem do pozycji namaste i do pozycji góry. Matę masz przed sobą. I Urdhva Hastasana, wdech. Utkatasana, wydech. Wdech i wydech, Uttanasana. Wdech i wydech, pies z głową do dołu. Chaturanga Dhanasana, oddychaj. Albo po kij, łatwiejszy, albo po prostu deska. Urdhva Mukha Svanasana. Pies z głową w dół. I noga prawa w tył. Wariant psa z nogą podniesioną. I pozycja Virabhadrasana. Unieś ręce w górę, biodra są, pamiętaj, w tej pozycji na wprost. I przejdź do psa z głową w dół. Deska bądź kij i pies z głową do góry. Pies z głową w dół. Możesz wykonywać wolniej. Lewa noga w górę. Pies jedną nogą do góry. Virabhadrasana, wojownik pierwszy. Dostosuj odległość. Wyrównaj biodra, żeby były na wprost. Adho Mukha Svanasana. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Uttanasana. Utkatasana. I powrót na namaste. Pozycja góry. Dodamy kolejny element. Urdhva Hastasana, Utkatasana, Uttanasana, Adho Mukha Svanasana, pies z głową do dołu. Chaturanga Dandasana i Urdhva Mukha Svanasana.
I Adho Mukha Svanasana i noga prawa. Virabhadrasana, jeden. Pierwsza. Jesteś w Virabhadrasanie. Z Virabhadrasany przejdziemy sobie do Trikonasany. Wystarczy, że się odwrócisz. Jeżeli noga prawa jest z przodu, to ma cały czas zostać. Ty się frontalnie teraz obracasz, lewa noga zostaje w tyle. Pchasz lekko biodro lewe w tył. Chcesz mieć długie boki ciała i wydłużając się, nóżka leciuteńko, minimalnie zgięta. Można sobie położyć dłoń na kość krzyżową. Schodzisz do Trikonasany. Głowa jako przedłużenie reszty kręgosłupa. Są różne warianty Trikonasany, różne szkoły. Ja ćwiczę taki. A jeszcze lepiej wolę taki. Trikonasana. Z Trikonasana łagodnie dochodzimy. I do psa z głową do dołu. Do deski bądź kija. Napnij brzuszek. Pamiętaj o brzuchu, żeby nie robić tak. Brzuch napięty i łopatki delikatnie w dół, naprężone rzepki kolanowe. I pies z głową do góry. Pies z głową w dół. Po to, żeby zrobić deks. Łokcie są minimalnie zgięte. Nogę psa z nogą podniesioną. I wojownika pierwszego. W tej pozycji. Oddychaj. Klatka piersiowa jest otwarta. Obracasz się teraz w drugą stronę. Jesteś przygotowana, przygotowany do Trikonasany na drugą stronę. Troszkę cofnij teraz swoje prawe biodro, teraz lewa jest noga w przodzie. Pamiętaj, żeby nie zamykać się, oddalać barki od uszu. Ręka może iść w górę, głowa jako reszta kolumny kręgosłupa. Powrót do psa z głową do dołu. Deska, kij i pies z głową do góry. Pies z głową w dół. I powrót. Utkatasana. I namaste. Dodamy kolejny element. Unieś ramiona w górę. Urdhvastasana. Utkatasana, wydech. Tanasana. Pies z głową w dół. Deska bądź kij. Pies z głową do góry. Pies z głową w dół. Noga prawa w górę. Virabhadrasana. Oddychaj, złap balans. Możesz chwilkę dłużej zostać. Trikonasana. Pamiętaj, żeby w Trikonasanie obkręcić teraz stopę. Noga prawa na stopę, prawa na wprost. Kolano patrzy się na drugi prawo stopy. Noga lewa jest ciutka dokręcona pod kątem 30 stopni. Wydłużasz boki ciała. Schodzisz do Trikonasany. Zginasz nogę w kolanie. Nogi już nie ruszasz z przodu, tylko oddalasz nogę zakroczną, lewą, krawędź stopy. Pamiętaj, żeby dokleić do reszty maty. I jesteśmy w pozycji kąta rozciągniętego. Warianty są różne na początku. Lepiej zostać ciutko wyżej, teraz zrobić łatwiejszy wariant. Oczywiście osoby bardziej zaawansowane robią ten wariant trudniejszy. Powolutku wracasz do psa z głową do dołu. Do deski, do kija, jeżeli chcesz. I do psa z głową do góry. Do psa z głową w dół. Do psa z jedną nogą. I do Virabhadrasana, wojownika pierwszego. I do Trikonasany. Wydłużając boki ciała. Albo kładąc rękę na kości krzyżowej, czy też zahaczając się o udo, żeby wydłużyć, poprawić boki ciała, albo z ręką w górze. No i teraz już wariant kąta rozciągniętego, kiedy kolano patrzy, by nie uciekało. Schodzisz, noga zakroczna może się oddalić od ciała, ramię jako resztę kolumny kręgosłupa, wydłużenie kształtu ciała.
I ruch powrotu. Poprzez kija. Poprzez psa. Poprzez psa w głowę do dołu. Do utanasany, katasana. I namaste. Może być tak, że poczujesz troszkę, jak się temperatura podgrzewa, podnosi. Kolejny element, robimy wdech, unosimy ramiona w utkatasana, wydech ze skłonem. Wdech i wydech, pies z głową w dół. Kij, pies z głową do góry. Pies z głową w dół. Noga prawa, wojownik, trójkąt, kąt rozciągnięty. Pozycja, kolejna pozycja, wieża, czyli stopy na wprost, wyrównuje linię bioder, prawe, lewe. Jak potrzebujesz, może klocki będą potrzebne. Noga leciuteńko, zgięta w kolanku, minimalnie ciut-ciut. I przytulasz swój tułów do uda. Wieża. Zostajesz około kilkunastu sekund i przechodzisz do psa z głową w dół, do deski, do psa z głową do góry, do psa z głową w dół, do psa z jedną nogą w górze, do wojownika na lewą stronę, do trójkąta, trikonasana. Do kąta rozciągniętego. Do wieży. Powoli. Nie śpiesz się przy przejściu do kolejnej fazy, do kolejnej asany. Wyrównaj linię bioder. Delikatnie popchnij pośladki w tył od albarki od uszu. I minimalnie zgięta nóżka w kolanie, przytul swój dolny brzuch, dolne żebra do nogi. Zostań chwilkę luźna, szyja, luźna głowa, oddychaj. Zostań przez kilkanaście sekund. I wróć pies z głową w dół. Deska. Kij. Do góry. Pies z głową w dół. Wróć zgięty kolanka od katasana. Złóż dłonie na klatce piersiowej, namaste, daj kilka chwil ciąg. Wykonamy kolejną sekwencję, jeszcze wdamy kolejny element, wdech. Utkatasana, wydech, skłon, pies z głową w dół, kij, bądź deska. Pies z głową do góry, pies z głową w dół. Pies nogą podniesioną. Wojownik. I trójkąt. Pamiętaj, prawa i lewa strona, żeby ćwiczyć. Ja teraz zmieniłam się ustawieniem na macie. Teraz cały czas prawa noga jest z przodu. Kąt rozciągnięty. Wieża. I konsekwentnie teraz przejściem z wieży będzie kąt, trójkąt skręcony. Pogłębiaj skręt od dołu kręgosłupa przez część piersiową, głowę na końcu, jeżeli oczywiście możesz. Przejdź do psa z głową w dół. Deska. Jeżeli chcesz, brzuszek napięty, rzepki naprężone, pies z głową do góry, pies z głową w dół,
Lewa noga w górę. Virabhadrasana. Lewa strona. Trójkąt. Rozciągnij boki. Kąt rozciągnięty, złap balans. Wieża, lewa noga z przodu, przytul się do swojej nogi. I kąt, trójkąt skręcony. Wróć pies górą w dół. Deska. Kiskija, pies głową do góry, pies głową w dół, Utkatasana, wejście w górę, namaste. Raz jeszcze, wdech, wydech, pies głową w dół, ki, deska. I pies głową do góry, pies głową w dół, noga w górę, Virabhadrasana, trójkąt, pamiętaj o zmianie, o ułożeniu swoich stóp, o ustawieniu kolan, wydłużaniu boków ciała, kąt rozciągnięty. Wieża, kąt, trójkąt skręcony, wróć, zegnij kolano, oddal nogę zakroczną i właśnie, jak potrzebujesz, oprzyj na razie kolano na macie, kąt skręcony, to jest trudniejszy wariant, to łatwiejszy. Wróć, pies z głową w dół, deska, kij, z głową w górę, z głową w dół, lewa do przodu, Virabhadrasana pierwsza, Trikonasana. Rozciągnięty. Wieża. Trójkąt. I kąt skręcony. Złap balans, jak potrzebujesz. Trudniejszy wariant, jak chcesz. Pies z głową w dół, powoli zbliżamy się do zakończenia tej sekwencji. Pies z głową do góry. Z głową w dół. Zgięte nogi, Utkatasana. Złóż dłonie na klatce, piersiowej, namaste. Zostały nam jeszcze dwa elementy, może nam się uda. Spróbujmy wdech, Utkatasana. Wydech. Wdech, wydech, pies z głową w dół, deska, kij, pies z głową do góry, pies z głową w dół, noga prawa, Virabhadrasana, Trikonasana, kąt rozciągnięty, wieża, kąt skręcony, trójkąt skręcony i kąt skręcony. Wróć powolutku do wieży, podnieś, to znaczy podnieś się z powrotem, noga zgięta, zbliż nogę zakroczną, powolutku jak potrzebujesz, to oprzyj się opuszkami, unieś nogę,
Ja mam nogę prawą z przodu, lewą obkręcam noszę i półksiężyc. Głowa jako przedłużenie reszty ciała. Energia płynie ze swojej pięty i wróć pies z głową w dół. Deska kij. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Lewa Virabhadrasana. Ramiona w górę. Trikonasana. Kąd rozciągnięty. Wieża. Trójkąt skręcony. Kąt skręcony. Powrót. Powolutku nogą zakroczną unosisz, obkręcasz biodrko i próbujesz zabalansować. No właśnie. Zabalansować. I wracasz pies z głową w dół. I pies z głową w dół. Powrót. Utkatasana. I namaste. I ostatnia pozycja. I wdech. I skłon. Pies z głową w dół. Kij. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Prawa noga. Virabhadrasana. Trójkąt zwykły. Kąt rozciągnięty. Wieża. Skręcony trójkąt. Kąt skręcony. Półksiężyc. Uwaga, nie odstawiaj nogi, ale obróć biodra tak, żeby kolce biodrowe patrzyły się na matę. I teraz jesteś w półksiężycu skręconym, czyli noga prawa stoi, lewa noga jest w powietrzu, lewa ręka w macie, a prawa w górę. I wróć, pies z głową w dół, deska, kij, pies z głową do góry i w dół, lewa. Virabhadrasana. Trójkąt zwykły. Kąt rozciągnięty. Wieża. Trójkąt skręcony. Kąt skręcony. Powolutku wróć, półksiężyc, półksiężyc skręcony, lewa noga stoi, a prawa ręka Cię podpiera i prawa noga w powietrzu. Pies z głową do dołu, deska, jak chcesz, kij, pies z głową do góry, pies z głową w dół. Skłon. Luz w ramionach w głowie. Utkatasana. Złóż dłonie na klatce piersiowej. Namaste. Udało się. Mam nadzieję, że dotrwaliście ze mną do końca. Po takim treningu oczywiście należy się odpoczynek. Pozycji Svanasana. Wygodnie ułóż się na macie. Możesz sobie właśnie coś dać pod kolana. Jeśli masz bolster, bądź zwiniętą poduszkę. Ułóż wygodnie głowę. I spokojnie oddychając
Uspokój myśli, uspokój całe swoje ciało. Odczuj prawą i lewą stronę w swoim ciele. Daj ciału czas na zrelaksowanie się. Skontaktuj się ze swoim ciałem, podziękuj mu za trening. Spokojnie oddychaj. Na wdechu twój brzuch wypełnia się powietrzem, a na wydechu brzuch robi się pusty, wklęsły. Tak jak fale, które przypływają i oddychają, spokojny wdech i wydech. Zostań kilka chwil. Możesz zostać dłużej, nie śpiesząc się, dając sobie czas. Dziękuję serdecznie i zapraszam Cię do kolejnych ćwiczeń. Daj znać, jeśli Ci się podobało.